Cześć, witajcie, siema, siemała. Dzisiaj z kolegami zaciągnęliśmy się do nowej pracy. Będziemy remontować stawy. Pierwszy nasz cel to jest staw w lesie, do którego właśnie idziemy. Nie jest w lesie, ale tak się nazywa. Mamy sprzęt profesjonalny, buty, które sięgają do pach. A tak serio to będziemy odglaniać staw i w ogóle go czyścić. Spróbujemy wyciągnąć łódkę, której już tam nie ma pewnie, ale i tak ją spróbujemy wyciągnąć. Na pewno będzie dużo zabawy. Może przy okazji się ktoś utopi, to będzie więcej wyświetleń. Jesteśmy w naszym miejscu pracy. Patrzcie, ten staw to jest totalna kupa teraz, dlatego trzeba go odmłodzić, odstarzyć, bo kiedyś był lepiej. Kto to wrzucił do wody? Ktoś wrzucił naszą ławeczkę do wody, ale dzisiaj musimy wyławiać. Będziemy wyławiać glony. Nie uda nam się, ale będziemy próbować, ponieważ jesteśmy wędkarzami prawilnymi i bardzo dobrymi. Yeah! Co? Wracamy do domu, nie chce mi się tego robić. Pokaż Danielu swoje piękne buty, które się ten gorący dzień przebierze. Dobra, ja tego nie będę wyjmował. Mąż jakiś? Mega mąż 9 może. I w ogóle mam dobrą wiadomość. Mam wakacje. Właśnie dzisiaj zdałem ostatni egzamin. Była to matematyka. I teraz mam wakacje, więc filmy prawdopodobnie będą częściej. Patrzcie, jakie wielkie kalosze. Nie będzie ci gorąco przypadkiem? Ja się uduszę w nich. No. Ja to chyba dogatek. Jeszcze nie wiemy, nigdy jeszcze tutaj w takim czymś nie wchodziliśmy, więc nie wiem, jaka będzie głębokość tego, ale zobaczymy. O, ale zapnij to sobie może. Zara, bo ja chcę zobaczyć. Tutaj. Co to? On chciał tutaj na głębokość stawu całą tam wchodzić, na środek, a już tutaj się topi. No więc trochę tak... Ej, tam. No to zobaczymy. A gdzie ta łódka w ogóle jest, co mieliśmy wyławiać? Tam gdzieś jest. Ale to przejdziemy na drugą stronę później. No dobra, to zobaczmy, co tutaj stanie zaraz. Fajnie jest, ja też chcę tam wejść. Ja chyba zaraz wejdę w tym, bo kurczę mi jest gorąco. No. Tu jest ekstra. Nie, ja też chcę. Nie. Dlaczego? Dobra, odglanianie już trwa. Tylko przydałaby się ta łódka, na którą byś to wrzucał wszystko. No, to by było dobre. Mogę zaraz się przejść tamtędy. Ej, to może najpierw tą łódkę i będziesz sobie ją miał przy sobie i będziesz... Ale ją nie wiem, czy są wyciągnięte. Wyciąganie trwa w najlepsze. Udaje się wyciągać. Teraz zaraz pójdziemy po łódkę i wtedy wam pokażę, co... Jak ona wygląda, jeżeli w ogóle jeszcze tam jest. Ja się boję, że tutaj zaraz jakiegoś kleszcza nogi złapę. Nie, jest woda. Dobra. Żeby praca była dobra, to wejdę w tą wodę. O, jak dobrze. O, ja chyba wejdę bez ubrania tam na środek, bo gorąco jest dzisiaj, jak nie wiem. Hopa. No, nie mogę. No ja niestety z kamerą nie mogę przeskoczyć. Oni tam sobie poszli. To ja zaraz sobie zobaczę, znaczy tam tutaj, ja już mam całe buty mokre. No i nie wiem. Ej, patrzcie, w ogóle tam na środku leży ten wąż, albo zdechły, albo się nie rusza, bo to jest chyba za skroniec, ale duży. Fajnie. Patrzcie, najlepsza chłoda, polecam. Och, jak fajnie. Głęboko, mam nadzieję, że nic mnie nie zje. Dawajcie, jednak łódki się nam nie udało wyłowić. Taka historia jest, że za głęboko tam było na te spodnie. Ja tam przeskakiwałem przez tamten rów i wpadłem po pas do wody. No ale fajnie, taka ochłodna, polecam na gorące dni. Więc spróbujemy tutaj powyławiać tego. Wejdź najgłębiej jak możesz. Spróbuj. Zaraz ciebie tu widzę. Sporo czasu minęło, wyciągnęliśmy tyle, muzyka zapuszczona, gorąco jest bardzo, no więc jest fajnie. Nawet takiego kamienia wyłowiliśmy. O,
wielkie kamszczysko. Daniel sobie piłkę grał tym kamieniem. Pod wodą lekki się wydawał. No. Ja nie mogę, jaki cień. Ja nie mogę. Zobaczcie, co Daniel wyłowił. Ja nie mogę. Co? Ja nie wiem. Patrzę, teraz Mason wbił w spodenki. I teraz on leci pracować. Patrzcie, Mason sobie wszedł na środek stawu. A tutaj się okazuje, że tutaj jest płytko. Ej, to pójdź zobaczyć, co z tym zaskrońcem, tym wężem. Tam, co tam leży. Ja nie mogę. Myśleliśmy, że tam jest już bardzo głęboko, a się okazuje, że tam jest płycej niż gdzieś tutaj. Ale fajna sprawa. Mason już niesie za skrońca, który niestety zdechł, ale wielki jest. Na środku stawu był. Ale nie wiadomo, dlaczego tak z niczego zdechł, ale jest ogromny. Patrz, jaki mega wąż 9 po prostu. Ja nie mogę. Jaki wielki. Jaki wielki wąż. No niestety zdechł. No ale tak się zdarza. Możecie napisać dlaczego. Może woda jest tutaj zanieczyszczona, ale wątpię. Wąż niestety zdechły. Tam Mason mówi, że jakieś takie malutkie rybki z jajkiem jeszcze przy brzuchu, które się dopiero z ikry wykluły, pływają. Odkrywamy tajemnicę tego stawu. Jeszcze tam te kamienie wielkie widzieliście. Znaleźliśmy bardzo rzadkiego robaka, który się zakopuje jak kret w ziemi i już go nie widać. Tutaj. Ciekawe, ale fajnie. Wyjęliśmy taką trawę stąd i tutaj są jajka ślimaków. Albo wy powiedzcie, bo wy zawsze wiecie lepiej. Są chyba jajka ślimaków. Tak przynajmniej powiedział Mason, spec od przyrody. Okej, okay. Zaczekaj, powiem i powiesz później, no bo tak to będzie źle. Właśnie skończyliśmy na dzisiaj tą brudną robotę. Wyników na razie nie widać. Pokaż im, ile wyciągnęliśmy. No właśnie. Tyle wyciągnęliśmy. Tu jest od ziemi, tu jest tego bardzo dużo. Może tutaj teraz nie widać, chociaż tak widać, że jest tutaj bardzo tego dużo. Tam są palety, tam są jakieś kije i bardzo, bardzo dużo glonów. Po prostu ja wskakuję zaraz pod prysznic, bo jestem cały tutaj brudny. I no i już trochę dało wyjść. Wyczyściliśmy trochę tutaj przy brzegu, dużo tutaj. Powyciągaliśmy głazy, wyczyściliśmy tutaj ze śmieci. Więc to na tyle. Dzięki za oglądanie, daj łapkę w górę, suba i narka. Jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy ktoś to ogląda, bo to jest pewnie na końcu filmu. Patrzcie, może kojarzycie takie grzyby, są to smardze, są to bardzo rzadkie grzyby, bardzo podobno smaczne, jednak podjęte ochroną. I nie można ich sprzedawać, a tak są bardzo dużo warte. Mason, spec od przyrody, mówił, że za kilogram 800, ale niestety w Polsce nie wolno ich sprzedawać, ale zarodniki się w korze przenoszą. No i mi tutaj takie urosły, no znowu mnie widać, nie, dzisiaj te cienie to w ogóle bez. Więc taka ciekawostka, my mamy tutaj tego bardzo dużo na tych górkach. Bardzo ciekawa ciekawostka. Możecie napisać, czy wy wiedzieliście, że są takie grzyby, że coś takiego w ogóle istnieje. W ogóle co wiecie, piszcie. Tak.